Dziś w szkole podstawowej nr 3 pojawił się wyjątkowy gość. Małgorzata Hołub-Kowalik, multimedalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio, spotkała się z uczniami, dyrekcją i przedstawicielami klubu MKS Awia Świdnik. Lekkoatletka opowiedziała o początkach swojej przygody, sportowym życiu, treningach oraz odpowiedziała na wiele ciekawych pytań, które przygotowali uczniowie. Tak, 2 medale z Igrzysk Olimpijskich to jest nawet ponad spełnienie marzeń. My wyjeżdżając na Igrzyska marzyłyśmy po cichutku o jednym brązowym, natomiast wszystko udało się idealnie i przywiozłyśmy z Igrzysk 2 medale, także to jest spełnienie dla każdego sportowca. Współpracujemy z trenerem 18 lat, co w lekkiej atletyce nie jest popularne. Bardzo często zawodnicy zmieniają swoich trenerów, natomiast my dogadujemy się z trenerem bardzo dobrze, mamy do siebie ogromne zaufanie, bardzo dobrze się znamy i to chyba przynosi ten sukces. Sport to praca, ale też wiele pozytywnych aspektów, czyli zwiedzanie całego świata, ponieważ mamy i zgrupowania, i mistrzostwa na całym świecie, to po pierwsze, ale też przyjaźnie, które można zawiązać na całe życie. Taki boom na lekką atletykę jest już od paru lat, bo prezentujemy się na imprezach międzynarodowych bardzo, bardzo dobrze i to naprawdę odczuwamy, że dzieci chcą być tacy jak my i to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Na koniec uczestnicy spotkania zrobili wspólne zdjęcie, a także mieli okazję zdobyć pamiątkowy autograf mistrzyni. Tak, to są nasze takie pierwsze doświadczenia, takie spotkania ze znamienitymi osobami, ale nie ukrywam, że chcemy kontynuować tego typu spotkania, niekoniecznie ze sportowcami, być może ze znanymi ludźmi, które stanowią, czy mogą stanowić autorytet dla tej młodzieży. Stąd też pomysł nadania takiego tytułu przyjaciel szkoły. Też chcemy rozwijać to i następnym osobom też nadawać takie tytuły przyjaciel szkoły, które z jednej strony pokazują fajnych, ciekawych ludzi, z drugiej strony są też takim wzorcem postępowania, wzorcem wytrwałości dla naszych dzieci i naszej młodzieży.